my! Tak, w szatni sobie powiedzieliśmy, że nie. Że już chyba się nauczyliśmy tego, że trzeba taki wynik dowozić do końca i też tak dzisiaj się stało. Cieszymy się, że zagraliśmy na zero z tyłu. Choć ta druga połowa była, nie była już jakaś dobra w naszym wykonaniu, bo praktycznie się dużo broniliśmy, ale też mieliśmy swoje sytuacje z kontrataku i gdyby Kuba wykorzystał tą sytuację, myślę, że już byłby spokój. Wiadomo, że po ostatniej serii jakichś tam średnich naszych meczy i mało punktowaliśmy, wiadomo, że zwycięstwo smakuje szczególnie. Mam nadzieję, że jest to jakiś nas przełom dzisiaj. Dzisiaj byliśmy drużyną i to jest najważniejsze. Drużyna na boisku, także poza. Także tak to powinno wyglądać zawsze. No nie trzeba mówić, jak ważną osobą jest dla nas Marcin. Potrafi przytrzymać piłkę, ale przede wszystkim potrafi strzelać bramki. I dzisiaj ta jego bramka dała nam zwycięstwo, dlatego nie chcę. Nie ma co dużo na jego temat mówić. Wiadomo jak jest dla nas ważne. Bardzo fajnie, że w końcu nam się udało zdobyć 3 punkty. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo naprawdę nie był to łatwy mecz. Byliśmy bardzo trudny, mieliśmy swoje sytuacje i Lechia tak samo miała dużo groźnych sytuacji, ale to my dowiedzieliśmy ten wynik do końca i cieszymy się z 3 punktów. Byliśmy mocno skoncentrowani, także było pełne naładowanie przed nami. Wiedzieliśmy, że wygramy tutaj, bo własną ambicją i po prostu zaangażowaniem w mecz wiemy, że zdobędziemy 3 punkty i nam się to uda. Starałem się jak najwięcej, miałem 2 sytuacje dogodne, no niestety zabrakło szczęścia i trzeba nad tym pracować.